No siemaneczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj będziemy wykopywać tamarillo, pomidor drzewiasty. Zaraz tutaj wam pokażę, ile on ma w tym roku owoców. Normalnie powiem wam, że całe kiście. Kolor się taki już na niektórych robi, nie wiem, dziwnie czerwony. Czy to dojrzewa? Raczej nie, bo za wcześnie, za małe w ogóle są te owocki. Ale no już zimno się zrobiło, boję się, że przymrozek je przypali. Także rozwijam sobie miarę, bo chcę, żebyśmy zobaczyli, ile ono ma wysokości. Trochę wiatr mi nie pomaga. Ok, mamy już tam u samego dołu miarę. No i zobaczcie, kurczę, 200. 200 to jest za mało. O, przepraszam, muszę jeszcze więcej rozwinąć. 230 cm, także z trudem mi wejdzie do szklarni. Będę musiał go tak jak w zeszłym roku wkopać w ziemię. Zobaczcie, jaki to jest pień. Ja już go nie obejmę. No nic, trzeba się brać za kopanie. I myślę, że gdzieś dotąd. Dotąd gdzieś go muszę wkopać w ziemię. Dobra, to biorę się za robotę. Pokażę wam zaraz miejsce, które będę kopał. Będzie tutaj na środku. Tu na środku, gdzie szklarnia jest najwyższa. Ma jakieś 2,70. Także powinien się zmieścić. Także wykopuję tutaj dziurę, idę zaraz jego wykopać, to tamarillo, i będzie tutaj przyniesione do szklarni. Widzicie, dziura na tamarillo wykopana, 70 cm w głąb. Na dole jest piasek, dlatego stwierdziłem, że przyniosę tutaj takie mam odpadki bio, które wyrzucam i one gniją, i po prostu to wrzucimy tutaj. Będzie miało to tamarillo jedzonko. Także zaraz tutaj jeszcze zwykłej ziemi trochę wrzucę, wymieszam i idę wykopywać roślinkę. Dobra, jak widzicie, jestem już na dworze. Tutaj na szerokość padla od rośliny wykopuję. Nie będę się tu za bardzo stresował, że jej trochę korzenie poobcinam. Myślę, że ona sobie to szybko odbuduje. Tam w zeszłym roku tak samo robiłem i nie było problemu. No takiej dużej z całymi korzeniami niestety nie dam rady przetransportować. No jak widzicie, obcięte. I podważamy. O, jest ciężko. Dobrze, że szpadel jest z dobrej stali. O. Dobra. I tutaj kamerzystę poproszę teraz, żeby na korzenie pokazał. Ja roślinkę wyciągnę. No jak widzicie, kawał roślinki jest, pniaczki galante. Powiem wam, że ciężko to unieść, ale nie chcę odkładać. No zobaczcie, ile ta roślina ma owoców. No nie chcę, żeby się gałęzie połamały. Także zanoszę je teraz do szklarni. No i pokażę wam, jak już będzie wstawiony wykopany otwór. Dobra, ta część będzie nagrana w pionie, bo powiem wam, że ledwo co tu wszedłem. No i niestety, jak widzicie, roślina jest praktycznie pod sam dach, mimo to, że jest wykopane tak głęboko. Powiem wam, że od razu się zacieniło tutaj w szklarni od niej. No i co jeszcze? Niestety tutaj za blisko wykopałem brzegu szklarni. Może tak pokażę. O. I nie chcę obcinać tych gałęzi, dlatego ją wsadzę trochę tak pod ukosem. Bo jak będą dotykać liście tutaj pleksy, to od razu się, kurczę, na nie grzyb będzie dostawał, bo się woda będzie skraplać. Także zobaczcie. O, kurczę.
Muszę sobie klęknę, żeby wam pokazać, jak to drzewo tutaj zarąbiście wygląda. Ile tych jajek, tych pomidorów wisi tutaj. Naprawdę powiem wam, że jest moc. Tutaj później będę musiał jakoś powciskać poobcinane banany. Tutaj, ale myślę, że dam radę. No dobra. Także jeszcze kilka słów generalnie o tamarillo. Tamarillo nie jest mrozoodporne, więc należy je chować na zimę. Ja akurat zimuję je w temperaturze tak 7-12 stopni w szklarni tutaj. Dogrzewam. Szklarnia jest ocieplona folią bąbelkową, ale to jeszcze chwila, zanim to zrobię. No i na wiosnę wykopuję i wkopuję do gruntu, tak jak widzieliście, jak było wkopane, i cały sezon roślina sobie rośnie w gruncie. No i te owoce gdzieś około stycznia, lutego zaczną dojrzewać. Mam nadzieję, że nie spadną. W zeszłym roku miałem chyba 4-5. W tym roku już jest ich bardzo dużo. Także mam nadzieję, że troszkę pojem. Trzymajcie się, na razie. Cześć i powodzenia w uprawie pomidora drzewiastego tamarillo.